Cześć, tu Habib, witam Was na kanale TestSpring. Dzisiaj porozmawiamy z Michałem Tochowiczem, który jest prywatnie kierowcą rajdowym, ale także współwłaścicielem firmy Motoprofil, jednego z największych dystrybutorów części samochodowych w Europie, także właściciela marki Profi Auto, czy współorganizatora Profi Auto Show, który możecie kojarzyć spod katowickiego Spotka. Michał, oprócz tego, że masz wiele sukcesów zawodowych, to chciałem porozmawiać trochę o rajdach, bo tutaj sukcesów też nie brakuje. Ostatnio trzy OS-y wygrane. Powiedz nam o tym, skąd się w ogóle wzięła taka pasja? Wiesz co, jakby zamiłowanie do szybkiej jazdy było zawsze, tylko nie specjalnie były do tego możliwości, żeby robić to rzeczywiście na takim poziomie, jaki bym sobie zakładał. Więc te początki były, można powiedzieć, takie dosyć miejskie i nielegalne, więc po jakimś czasie, tak jak powiedziałem, no, udało się trochę bardziej sprofesjonalizować tą jazdę. No i tak naprawdę myślę, że od 10 lat jeżdżę sobie już tak, można powiedzieć, trochę bardziej na poważnie. Natomiast ostatnie takie 5-6 sezonów to już jest, można powiedzieć, taka jazda rzeczywiście na poziomie Mistrzostw Polski. Ja startowałem przez 6 sezonów w górskich samochodowych Mistrzostwach Polski. Nawet tam jakieś sukcesy zostały osiągnięte, kilka tytułów mistrzowskich. No i teraz właśnie w tym sezonie 2020 dziwnym covidowym stwierdziliśmy, że to jest moment na to, żeby przejść trochę level wyżej i poszliśmy właśnie w kierunku rajdów samochodowych, więc no jesteśmy już po kilku startach, tak jak powiedziałeś, ta współpraca całkiem się nieźle układa. Udało się wygrać kilka OS-ów, udało się zdobyć tam całkiem niezłe miejsca na ostatnich zawodach, czy to na Słowacji, czy to tam tutaj w Polsce, więc na pewno będziemy to kontynuować w przyszłym roku, bo daje to bardzo fajną odskocznię od tego, co robię na co dzień. Wydaje mi się, że przy tej intensywności pracy, intensywności biznesu, jaki mamy w tej chwili, no bez jakiegoś takiego wentyla bezpieczeństwa i takiej pasji, którą można jakoś realizować, to już dawno bym gdzieś tam był. No rozumiem. Czyli jest to po prostu relaks dla ciebie? Tak. Jakby traktujemy to w 100% jako zabawę. Oczywiście no, z racji tego, że jest to jazda na czas i występuje w tym rywalizacja, więc no, wiadomo, że nie jedziemy sobie tam tylko po bułki i niespecjalnie jakby patrzymy na to, którzy jesteśmy. No wiadomo, to jest jakby element tej rywalizacji, więc ścigamy się na poważnie, ale no, nie jest to tak, że no, nie jestem jakby kierowcą fabrycznym. Szkoda, już niestety chyba nie będę, bo jestem trochę za stary na to, ale dlatego właśnie no, traktujemy to jako hobby, zabawę, ale oczywiście no, też się tniemy tam, no bo też o to w tym wszystkim chodzi. Jak to się przekłada na ten biznes, który prowadzicie? No bo to jest motoryzacja, to i to, natomiast to jest ta motoryzacja od drugiej strony. Części samochodowe, duża firma i bardzo mnie interesuje tak naprawdę cała ta historia, bo z naszej perspektywy jest to ogromne przedsięwzięcie, po pierwsze logistyczne, po drugie cyfrowe. Tak. Wiem, że się zmieniacie i chciałem, żebyśmy trochę poopowiadali sobie o tym. Znaczy historia Motoprofilu tak naprawdę zaczęła się w 1993 roku i założycielem był mój świętej pamięci tata, Piotr Tochowicz, wraz z dwoma wspólnikami. I ta firma jakby powstała w 1993 roku. Można powiedzieć, że to był taki pomysł spowodowany tym, że mój tata wraz ze swoimi wspólnikami miał wcześniej sklep motoryzacyjny. I tak naprawdę z racji tego, że wiesz, tworzyła się nowa Polska i otwierało się bardzo dużo możliwości, a z racji tego, że i mój tata i jego wspólnicy byli i są przedsiębiorczymi ludźmi, no to wymyślili sobie właśnie ten skrawek motoryzacyjny. Czyli taka klasyczna historia lat 90., tak, czyli byli tymi ludźmi, którzy zamiast siedzieć, mówić
może byśmy coś zrobili, tak. To faktycznie coś zrobili. Tak, tak. Znaczy mój tata ze swoim wspólnikiem już myślę, że od lat 80. coś robili na własną rękę. Pracowali wcześniej w HPR-ze i stwierdzili, że już nigdy więcej w takiej organizacji państwowej. I od tego czasu jakby właśnie parali się różnymi biznesami, to takie czasy, ale faktycznie od tych lat 90. to można powiedzieć, że to jest rzeczywiście takie już taka praca na poważnie i ten motoprofil stał się, można powiedzieć, takim tworem ich życia. I w tej chwili jakby my to takie drugie pokolenie przejmujemy ster i właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie trochę robimy taką transformację z takiego motoprofilu, nazywamy to z motoprofilu 1.0 do motoprofilu 2.0, a tak naprawdę to ja się śmieję, że to już zaraz będzie motoprofil 4.0, bo to tempo zmian w tej chwili jest tak duże, że naprawdę bardzo, ale to bardzo musimy się starać, żeby nadążyć za trendami też rynkowymi, bo okazuje się, że mimo to, że wydaje się, że motoryzacja nie jest aż takim bardzo skokowym biznesem, to okazuje się, że właśnie ta nowoczesna technologia też tak mocno tutaj weszła, że trzeba z tego korzystać i trzeba się bardzo mocno też rozwijać. No i to robimy. Okej, okay. Czyli z takiej prostej firmy opartej o jakieś proste systemy, jeden magazyn, tak. Przechodzicie w tą formę cyfrową, jak rozumiem, czyli tak. Digitalizacja usług. Znaczy to wyglądało tak, że akurat motoprofil, można powiedzieć, że od początku był w awangardzie, jeżeli chodzi właśnie o takie rozwiązania informatyczne, bo właściciele to rozumieli, że tak naprawdę to jest przyszłość. Właśnie, bo chciałem, też prywatnie o tym rozmawialiśmy, chciałbym to podkreślić, że wy w latach 90. już dysponowaliście systemami magazynowymi, co z naszego doświadczenia, tego wyniesionego z logistyki, jest czymś niesamowitym, tak, jak na polskie przedsiębiorstwo. I sami je napisaliśmy, więc to jest jeszcze dodatkowy, myślę, że atut tej całej organizacji, że tak na tak wczesnym jakby etapie już jakby wiedzieliśmy, że trzeba się jakby skupić na tych właśnie elementach, które może inni na początku w ogóle ich nie zauważali, a w tej chwili one są jakby warunkiem sine qua non, żeby w ogóle jakby prowadzić biznes i sprzedawać, bo w tej chwili bez tego to już wiesz. Słuchaj, bo chciałem jeszcze, na pewno chcielibyśmy pokazać trochę magazynów waszych, bo my w TestSpringu się tym w dużej mierze zajmujemy, to jest też moja pasja. Chciałem cię zapytać właśnie o te auta elektryczne, te zmiany, czy wy już jakoś przygotowujecie magazyny, no bo tak jak mówisz, na przykład baterie do aut elektrycznych, potężny woltaż, specyficzna forma przechowywania, bardzo łatwopalne. Jak to wygląda od tej strony magazynowej? Bo w tej chwili macie jeszcze, powiedzmy, że macie chyba 70 tysięcy metrów kwadratowych prawie magazynów. Macie trzy magazyny. Mamy trzy magazyny, główny w Chorzowie, mniejsze pod Warszawą i w Świebodzinie, niedaleko świętej figury wiesz kogo, więc tam się musi udać. Ogólna powierzchnia to jest coś w okolicach 70 tysięcy metrów kwadratowych. Bardzo nowoczesne rozwiązania magazynowe są tam zastosowane. Mówimy tutaj i o tym hardware'ze, czyli jakichś sorterach, podajnikach, półkach, windach i tak dalej. No i oczywiście to jest wszystko połączone w sieć i jest to jakby w pełni skomputeryzowane. Natomiast jeżeli chodzi o taką, takie magazynowanie sensu stricto, jakim mówisz, to wiesz co, jest to tak podzielone, że rzeczywiście tam oczywiście te wszystkie, ten cały, te wszystkie części, które, o których powiedziałeś, mają swoje miejsce.
do tego specjalnie przeznaczone. Natomiast z racji tego, że właśnie my jednak skupiamy się na tych samochodach używanych, w związku z tym jeszcze to te rozwiązania takie bardzo, bardzo nowoczesne do nas nie trafiają. No bo one wiadomo, że w pierwszej kolejności są w ofercie producentów, natomiast dopiero potem po jakimś czasie jest to dopuszczone do produkcji tak zwanej aftermarketowej. Natomiast no tak, to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany proces, żeby to wszystko dobrze wyłożyć na tych półkach, żeby to było ergonomiczne, bo no, zdajemy sobie sprawę z tego, że zarządzanie tak dużym magazynem po prostu trzeba być również uzbrojony w jakiś system linowy i trzeba po prostu patrzeć na to przez pryzmat właśnie kosztów i efektywności. No i staramy się to robić, bo bardzo dużo jakby też tutaj poświęcamy pracy, żeby ta cała logistyka była rzeczywiście na poziomie tego XXI wieku, no bo z tego żyjemy, nie? To jest tak naprawdę jedna z naszych najważniejszych. Czyli tak, zbudowaliście sobie sieć partnerów, którzy przejęli część waszego wysiłku sprzedażowego, bo teraz hurtownie tak sprzedawał bezpośrednio do warsztatów. Tak. Stworzyliście sytuację taką win-win, w której wy handlujecie częściami, oddając oczywiście kawałek tortu komuś, ale dzięki temu macie większe zasięgi i po trzecie utrzymaliście te niezależne warsztaty jako tych głównych odbiorców waszych części. Tak. I to był ten początek innowacji. To powiedzmy teraz, jak ten system Profi Auto, bo chciałbym wspomnieć o systemie katalogowym, który zbudowaliście między innymi. Jak on uzupełnił ten pomysł? Bo widać tutaj, że konsekwentnie gdzieś tam idziecie w stronę właśnie takich miękkich franczyz, tego budowania tak szerokiego rynku z pośrednictwem hurtowni. No, zauważyliśmy, że tak naprawdę najważniejsza w tym całym biznesie jest dostępność i dobry sposób na dokonanie zakupu. To znaczy to musi być intuicyjne, to musi być łatwe i to musi być szybkie na tyle, że... Bo jakby trzeba się postawić w butach tej drugiej strony. Czyli no dobra, no właśnie. O mechaniku. Bo jestem mechanikiem, to czemu ja nie wchodzę po prostu na Allegro albo na OLX-a i nie wybieram najtańszej części? Czemu ja kupuję od hurtowni, która jeszcze kupuje od Profi Auto? No bo ty jako mechanik tak naprawdę zarabiasz na usłudze. Ta kwestia tej zakupu tej części jest zdecydowanie drugorzędna, bo tak naprawdę wiesz... Czy jest taka uciążliwa narość wokół mojego biznesu, to jest to, że ja muszę kupować te części. I znaczy, wolałbym siedzieć i naprawiać. No tak, no bo tak naprawdę na siedzeniu i naprawianiu mam pieniądze. A z tego, że jakby przerzucam żelastwo, to już raczej nie do końca. Bo tak naprawdę, wiesz, oczywiście, no najlepszy układ jest taki, że przyjeżdża do serwisu pan czy pani i mówi: mam coś zepsute, panie Kaziu, proszę mi to naprawić i jakby czekam na pana telefon i jakby to jest tyle od strony klienta. Bo w tym momencie pan Kazimierz może wziąć samochód na warsztat, może go zdiagnozować, może podjąć decyzję w 100% jakby swoją, gdzie zamówi część, gdzie ją dobierze i tak dalej, i tak dalej. A największym stresem dla pana Kazimierza jest, kiedy ten człowiek przyjedzie z własną częścią kupioną, bo nie wiadomo, czy ona jest dobrej jakości, nie wiadomo, czy ona jest pasująca do tego samochodu i nie wiadomo tak naprawdę, ile za to ten pan jeszcze zapłacił, bo mógł tak naprawdę jeszcze przepłacić, nie? Więc w tym momencie można powiedzieć, że dla mechanika najlepszym układem jest po prostu dostarczenie mu zepsutego samochodu, a on sobie już dalej z tym wszystkim poradzi, bo powiedziałeś, dlaczego nie wejdzie na OLX-a na Allegro. Może wejdzie. No. Są na pewno tacy, którzy wchodzą, bo oczywiście to też wszystko zależy od skali. Jeżeli prowadzisz biznes, gdzie masz powiedzmy sobie 6 czy 7 stanowisk i one są wszystkie pełne i jakby masz przerób cały czas, to niespecjalnie skupiasz się na tym, żeby kupić część taniej o 20 groszy czy o tam złotówkę, bo i tak sobie to
jakoś w tej robociźnie i tak na to zarobisz po prostu, nie? Natomiast mniejsi, czy tam garażowcy, tacy, którzy tam powiedzmy sobie, wiesz, pracują do 15, a od 15 czy tam od 16 otwierają sobie tam mały garaż i robią jakieś tam rzeczy dla sąsiadów albo dla jakiejś tam bardzo małej grupki klientów, no to dla nich rzeczywiście ten aspekt jeszcze dodatkowo marży na części będzie ważniejszy. W związku z tym taki człowiek może rzeczywiście szukać tej tańszej części, czy to na Allegro, czy to na Eliksie, ryzykując tym, że może mieć problem z doborem, to znaczy może kupić coś, co nie będzie pasowało, będzie to musiał potem odesłać. Protokoły zwrotu w tych wszystkich jakby Allegro i Eliksów nie są takie łatwe. Tracisz czas, tracisz też również kasę. Czyli auto stoi na kanale, auto stoi a gość kanale, odsyła, tak, ale wydaje mi się, że taki właśnie człowiek, który robi to trochę bardziej hobbystycznie, on tą sytuację tak czy inaczej potrafi zaakceptować, bo no to będzie jakiś tam, wiesz, no trochę dłużej, ale zrobi. Natomiast wracając do tego dużego, gdzie ma tam 6 czy 7 stanowisk, to dla niego jest to absolutnie, to mu rujnuje biznes. Kiedy ma samochód, który stoi na podnośniku, nie ma do niego części i tak naprawdę traci w konsekwencji, bo nie naprawiając tego samochodu, on tak naprawdę traci. Więc no i właśnie tutaj... wy jako Profi Auto stworzyliście usługę, która w zamyśle ma pomóc w tym wszystkim, nie? I może opowiedzmy trochę... Tak, znaczy jakby my staramy się dotrzeć z dwóch stron, to znaczy patrzymy i na mechanika, ale również patrzymy na klienta końcowego, żeby go doprowadzić do tego mechanika Profi Auto. I tutaj jakby pomysł jest taki, że z jednej strony jakby dla mechanika mamy właśnie te rozwiązania katalogowe. To właśnie mówisz, Michał, ja tutaj z perspektywy tej spółki IT próbuję sobie wyciągnąć to, co nas najbardziej interesuje. Ja wiem, wiem jak to działa, ale niespecjalnie jakby znam bebechy, bo się specjalnie nawet nie chcę znać, bo mam od tego świetnych ludzi, ale... To bebechy pomijmy, a jakbyś no to... tak jak dla lejkiem mał powiedzieć, jak jestem już takim mechanikiem że jest Profi Auto. No to wygląda to w ten sposób, że mamy program, który jest katalogiem Profi Auto i ten katalog Profi Auto jest, końcówka tego katalogu jest montowana w serwisie, czyli u klienta naszego partnera Profi Auto. I katalog oczywiście cyfrowy. Tak, katalog oczywiście cyfrowy, katalog oczywiście responsywny, katalog, który można otwierać na wszystkich rodzajach urządzeń mobilnych. Jakby to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby ten katalog mógł być otwierany i przeglądany w jakichkolwiek warunkach właśnie takich bojowych, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że większość tych zamówień dokonuje się właśnie między kanałem a biurem, bo tak naprawdę to jest... Tak wygląda po prostu ta praca, że z racji tego, że dopływ klientów jest bardzo duży, pokazała to też pandemia, że ludzie, dla ludzi ten aspekt mobilności jest bardzo, bardzo ważny. I po prostu nierzadko ci mechanicy mają bardzo mało czasu na to, żeby do tego usiąść i to zrobić. W związku z tym staramy się im to ułatwić, tak żeby mogli to zrobić również na tabletach czy na telefonach wręcz. I wygląda to w ten sposób, że mamy możliwość zaimplementowania kodu VIN samochodu, czy to przez kod ASTEC, czy przez pisanie go z palca. On automatycznie, program automatycznie identyfikuje w tym momencie samochód i mamy możliwość łatwego dobrania części poprzez tak zwane drzewko, czyli mamy różnego rodzaju aspekty związane z
już z częściami konkretnymi, czyli tam powiedzmy sobie układ hamulcowy, silnikówka, nie wiem, zawieszenie i tak dalej. I jakby z każdego tego, z tej kategorii wychodzą nam kolejne, dzięki którym jakby możemy dobrać konkretnie tą część, która nas interesuje. Czyli jako ten mechanik dostaje narzędzie takie cyfrowe, które pozwala mi zamawiać te części bez... Właśnie, czy bezpośrednio, czy pośrednio, bo mówiłeś o tych hurtowniach. Tak, wygląda to w ten sposób, że jeżeli mechanik korzysta z naszego rozwiązania, to ma automatycznie możliwość podglądania stanów magazynowych centralnych motoprofilowych i jakby ta dostępność w tym momencie zdecydowanie mu się zwiększa dla jego partnera biznesowego i to też tego naszego partnera ProfiAuto nobilituje, no bo pokazuje mu, że tak naprawdę to stoi za nim gigantyczny magazyn i gigantyczny partner, który tak naprawdę potrafi ściągnąć w ciągu doby każdą część i dowieźć mu na próg jego serwisu przed otwarciem pracy następnego dnia. Więc tak naprawdę ten aspekt właśnie związany z dostępnością tutaj jakby pokazujemy bardzo, bardzo szeroko. Nierzadko ten mechanik nie wie, że kupuje bezpośrednio w profilu, znaczy, że ta część jest w profilu, a jedzie do niego od jego partnera biznesowego, bo szczerze powiedziawszy, on nie musi tego wiedzieć. On, dla niego jakby najważniejsze jest to, że ten stan magazynowy jest, że może to zamówić, że jest to dostępne, że jest na to fajna cena i że jeszcze dodatkowo jest tam w jakimś sprytnym programie lojalnościowym, który dzięki temu, że zamówi go u partnera ProfiAuto, dostanie dodatkowe punkty, które będzie mógł zrealizować na przykład na zakup jakiegoś wyposażenia warsztatowego. Nie? Więc to jest jakby kolejny element połączenia tej całej zabawy. Zrobiliście z jednej strony taki Amazon trochę, tylko w wersji samochodowej. Trochę globalne stany magazynowe, które tak naprawdę dostarczają części tam, gdzie są potrzebne. W jak najkrótszym czasie, z tego trochę co mówiłeś. Tak. Jest tak, to jeden dzień, ale powiedz mi, bo zaintrygowało mnie te narzędzia samochodowe. Sprzedajecie części samochodowe, to są narzędzia też. Robicie taki ten sklep wielobranżowy, czyli lata 90. tradycja jednak jest żywa. Znaczy, tutaj się też posłużę taką małą anegdotą, bo tak naprawdę to ten pomysł urodził się w głowie mojego taty po spotkaniu z jakimś Francuzem, który też prowadził hurtownię motoryzacyjną, czy tam jakąś był dużym dystrybutorem motoryzacyjnym. Rozmawiali na temat właśnie asortymentu. Co mają, jakby co rozszerzyć i tak dalej. Ten facet powiedział mojemu ojcu, że oni mają bardzo, ale to bardzo duże stany magazynowe takich około motoryzacyjnych pierdół, za przeproszeniem. Czyli pasta do mycia rąk, jakieś papiery do mycia, jakieś takie rzeczy jakby stricte dla mechanika, bo on mu powiedział, że on obserwował klienta swojego, jakiegoś tam właśnie mechanika i ten mechanik przychodził do niego codziennie kupować części, jakieś tam klocki, sprzęgła, paski, etc. Natomiast wychodząc od niego, wchodził do sklepu jeden dalej, żeby i coś tam kupował, nie? I któregoś pięknego dnia ten Francuz zapytał tego mechanika: słuchaj stary, a co ty tam kupujesz jeszcze w tym dalej, nie? Bo tam cię obserwowałem, że poszedłeś tam. A on mówi: no wiesz, czyściwo, jakieś tam szmaty, coś tam jeszcze, no ty tego nie masz u siebie w ofercie, nie? No i temu facetowi wtedy właśnie zaświtało w głowie, że on musi mieć kompletny asortyment dla danej branży, bo tak naprawdę to, że ten mechanik wychodzi z tego swojego zakładu i wychodzi z tego kanału i idzie zrobić ten zakup, to tak naprawdę on traci w tym momencie. On powinien być obsłużony, ten facet powinien jakby siedzieć tylko i wyłącznie w tym kanale, naprawiać cały czas te samochody, a całością powinna się zająć właśnie hurtownia motoryzacyjna od A do Z. Zrobić mu dowóz tych części i jeżeli on będzie potrzebował tego czyścidła, to również mu to czyścidło do tego swojego serwisu doprowadzić. I my w tej chwili jakby robimy trochę podobnie,
bo oprócz tego, że mamy chyba ponad 400 tysięcy referencji stricte motoryzacyjnych. 400 tysięcy części SKU, tak? SKU, tak. Części kodów produktowych. Dokładnie. 400 tysięcy różnych produktów. Dokładnie tak. No, to jest masakra. To Michał, powiedz mi jeszcze, jakie wyzwania się pojawiły w związku z tym rozszerzaniem przestrzeni magazynowej na przestrzeni lat? No, z racji tego, że cały czas jakby się rozwijamy i rozwijaliśmy jako spółka, musieliśmy jakby właśnie dobierać cały czas dodatkową powierzchnię. Co za tym idzie, trzeba było to dużo lepiej i jakby mocniej złapać od strony takiej też właśnie technologicznej i tutaj naszym największym wyzwaniem, które jakby trwa już od 2 lat, jest wdrażanie systemu WMS, który mamy na magazynie. Czy to jest autorskie rozwiązanie, czy rozwiązanie z zewnątrz? Wiesz co, wyglądało na to, że na początku będzie to rozwiązanie pudełkowe, ale po tym, jak ta firma zaczęła nas bardziej poznawać, to okazało się, że jednak to nie będzie takie pudełkowe i musieliśmy zrobić taką wersję custom. Jest dużo tam wersji jakby rozszerzenia pod nas konkretnie, pod branżę, bo też z racji tego, że tak jak powiedziałem, to są setki tysięcy referencji, no to tutaj ta kwestia jakby też musiała być właśnie wyjęta na wierzch. No i to wyzwanie związane z programem WMS to towarzyszy nam od 2 lat. Jest to rzeczywiście dosyć trudne, bo bardzo ciężko jest zmienić mindset ludzi, którzy są w jakimś stopniu przyzwyczajeni do takich procesów, które trwały od lat w takim, a nie innym sposobie. No i jakby ta zmiana jest na tyle rewolucyjna dla nich, że no, trzeba bardzo, ale to bardzo dużo czasu poświęcić, żeby to zadziałało i żeby to wdrożenie rzeczywiście poskutkowało. Natomiast no, jest dużo, dużo widać jakby różnicę na plus. Jest dużo bardziej poukładane to wszystko. Chociaż paradoksalnie okazało się, że niektóre procesy trwają dłużej przez to, że zostały zdigitalizowane, że właśnie, nie wiem, tam procesy remanentów czy takich rzeczy. Jest ten reżim cyfrowy, nie? Bo tak. Teraz macie ten taki problem, czy też atut, że 100% stanów cyfrowych musi tak. odpowiadać 100% stanów magazynowych. To jest tak naprawdę super, bo my nie możemy z racji już wielkości mówić o jakichś tam stanach wirtualnych, nie? My jakby, wiesz, musimy to wszystko agregować do stanu faktycznego. No, mamy ogromną sprzedaż, więc musimy jakby to też zaplanować. No, nie możemy zostać bez towaru, a znowu z drugiej strony nie możemy przeładować magazynu, bo wiadomo, że to są też gigantyczne koszty, więc tak naprawdę ten system pomaga nam w zarządzaniu tym całym magazynem, ale jest to proces, który trwa i który wydaje mi się, że jeszcze będzie trwał, bo wiesz, to jest żywy organizm. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nie da się tego zamknąć i powiedzieć, dobra, stop, sprzedaję, kończymy sprzedaż. No właśnie, słuchaj, mieliście jakieś przestoje, bo to jest coś, z czym my się często spotykamy, kiedy wdrażamy te WMS-y. Nie może być przestoju, a jednak ten system w pewnym momencie nie wydala właśnie tego problemu szkolenia. Jedyne takie twarde zamknięcia były przy okazji przeprowadzek, no bo jakby wtedy to no nie da się jakby prowadzić sprzedaży. Natomiast oprócz tego to sprzedaż jest konstant cały czas. I właśnie dlatego jakby jest to skomplikowane, no bo na żywym organizmie musisz jakby przeprowadzać operacje i wiadomo jest, że tych błędów się czasem pojawia
sporo, no ale z racji tego, że właśnie w tej chwili jakby mamy już pełną transparentność ze względu na program, możemy na to szybciej reagować, ale... A powiedz mi, czy na przykład pomógł wam program zminimalizować straty materiałowe, bo one na magazynach są, to jest taka ciemna część tej magazynówki, o której zazwyczaj się nie mówi, to są straty ładnie nazwane, a inaczej pół biedy, jak część spadnie i się rozbije, co innego jak gdzieś tam znika. W naszym przypadku jakby największym problemem są zwroty i reklamacje, można powiedzieć, że w pewnym stopniu jesteśmy ofiarą własnego sukcesu. To znaczy nasza szybka i dobra logistyka powoduje, że nierzadko dostajemy zwroty części, które nie są kupione od nas. Prosta sprawa, no jakby ktoś zamawia towar, przyjeżdża towar z motoprofilu, jest pierwszy i jest zamontowany, przyjeżdża towar z konkurencji, który jest powiedzmy sobie odrobinę tańszy, no ale jest dłużej w dostawie, no i zwracany jest nam ten towar, który wysłała konkurencja, nie? Więc to... To też jest skomplikowane, trzeba znakować te towary, trzeba w jakiś tam stopniu to wszystko identyfikować, każdy ma jakąś tam swoją na to metodę. Natomiast skala problemu właśnie, to jak sobie pójdziemy na magazyn, jak pokażę wam właśnie to miejsce, w którym są składowane zwroty i reklamacje, to pokazuje jakby skalę tego problemu, bo to też jest jakby ten aspekt, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli prawidłowy dobór. Tutaj też no, jakby nawet fantastyczne programy, z których korzystamy, nie są w 100% jakby to powiedzieć trafne. No i też wiele z tego asortymentu, który rzekomo miał pasować do tej Nubiry, czy tam do tej Oktawii, niestety wraca i trzeba go z powrotem odnieść na półkę. No a jest to proces, no bo wiadomo, że najpierw to trzeba zwieść, potem to trzeba skatalogować, potem przyjąć w system, odskanować, odstrzelić, wrócić na półkę, wpisać do Stanów jako brak z powrotem, więc to jest rzeczywiście skomplikowane i no bez tutaj dużej pomocy właśnie digital, no to byśmy, myślę, że polegli w tym wszystkim, bo, no bo mówmy się, że to są też ogromne pieniądze, które tutaj mogą przepłynąć przez palce. A powiedz mi, taki proces zakupowy tego WMS-a, czy ty byłeś w niego zaangażowany w jakikolwiek sposób, czy to po prostu... Nie, jakby ja to było przed moim przyjściem, jakby pracowałem wcześniej w marketingu i nie byłem jakby za to odpowiedzialny. Wiem, znam to z opowieści, wiem, że jakby wyglądało to w ten sposób, że było powybierane kilka kandydatur i ta, która jakby została oceniona najlepiej, została wybrana, no i ona teraz świadczy te usługi i powiem szczerze, że jest to dosyć duża orka na ugorze i ci ludzie, tak jak wcześniej, myślę, że jeszcze by ze sobą na wódkę poszli, to już teraz myślę, że byłoby problematycznie, bo to jest permanentne starcie ze strony tego wdrożeniowca i z naszej strony, no bo wiadomo, że my chcemy mieć to przygotowane stricte pod nas, no a nie zawsze się to tak udaje. No. Czasem trzeba to przerabiać, czasem to jest obarczone czasem i kasą dodatkową, więc no nie jest to łatwy kawałek chleba. Jesteście się nagle odbiorcą oprogramowania, jesteście zamawiającym oprogramowanie i weszliście w ten świat software'owy z tego tradycyjnego biznesu zajmującego się częściami. A wcześniej byliśmy jakby producentem, więc jakby byliśmy po drugiej stronie barykady i wydaje mi się, że może trochę też byliśmy tacy przeświadczeni o tym, że nikt tego lepiej nie zrobi niż my, bo nikt nas lepiej nie zna niż my. I podejrzewam, że to rozwiązanie, jeżeli byśmy je zrobili wewnętrznie, to ono byłoby lepsze od strony takiej, że rzeczywiście jakby byłoby spudełkowane, ale pewnie czasowo byśmy się nie mogli wyrobić tak szybko, jak to zrobiliśmy, no bo wiesz, no u nas w tej chwili tak naprawdę no to mamy dział IT, który jest, liczy ponad chyba 70 osób plus jeszcze firmy zewnętrzne, więc tak naprawdę to jest mała firma w firmie. Nie? Więc ciekawy startup. Ciekawi ludzie, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo specyficzna
branża i jest dużo anegdot z tym związanych, od wiesz, chodzenia w klapkach Kubota przez jakieś te klawiatury bezdotykowe i takie rzeczy. No ale fakt jest taki, że rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby mieć te programy, to z jednej strony jakby musimy je kupować na zewnątrz, a z drugiej strony też jakby musimy je dopracowywać wewnętrznie, bo na przykład już jeżeli chodzi o jakby rozwiązania katalogowe, to nie wyobrażam sobie tego zlecenia na zewnątrz i nie wyobrażam sobie tego dania komuś w zarządzanie, bo wiesz, to jest ogromna wartość dla nas, nie? I to dzięki temu też mamy przewagę rynkową. Dzięki serdeczne, Michał, za rozmowę. Dziękuję Wam, że uczestniczyliście w niej. Dziękuję, że weszliście na nasz kanał. Zachęcam Was do subskrybowania, do lajków, do tych dzwoneczków. No i zapraszam Was na kolejne wywiady z kolejnymi jakże pasjonującymi ludźmi. Mam nadzieję, tak ciekawymi jak Michał. Nie wiem, czy ktoś to przyjmie. Cześć. Cześć.